Od początku roku do września produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła o 1,6%. To jest na szczęście bardzo niewiele i możemy powiedzieć, że odkąd COVID pojawił się w naszym kraju, nie wywarł on szczęśliwie jakiegoś bardzo znaczącego wpływu na budowy polskich dróg, modernizację polskich linii kolejowych. Oczywiście zdarzały się opóźnienia, ale nie mieliśmy przede wszystkim, mówię tutaj o tej wiosennej części, z taką decyzją, z koniecznością podjęcia takiej decyzji, jaką podjęto we Włoszech czy w Austrii, gdzie place budów zostały zamknięte. To jest ważne, ponieważ budownictwo w Polsce to jest 10% PKB. Mamy recesję, więc nie możemy pozwolić sobie na to, żeby jakiekolwiek działy gospodarki tak znaczące dla polskiej gospodarki właśnie były wyłączane. Ja od samego początku pandemii uczestniczę we wszystkich naradach z ministrem infrastruktury i no niestety muszę przyznać, że w tej chwili, kiedy rozmawiamy z firmami wykonawczymi, widać, że na budowach jest gorzej. Jest więcej zachorowań, więcej jest osób w kwarantannie, chociaż może źle powiedziałem, nie na budowach, ale w firmach, bo to jednak bardziej te osoby na kwarantannie czy osoby już zarażone, to jest specyfika biur i to nie są zarażenia, które by w miejscu pracy przede wszystkim powstawały. Mniej więcej 10 tysięcy osób na placach budów kolejowych, bo tutaj zebraliśmy dla premiera takie dane, na te 10 tysięcy fizycznych pracowników około 50 osób to były osoby zarażone, ale nie na placach, tylko gdzieś powiedzmy na uroczystościach rodzinnych, w innych miejscach, około 200 osób na kwarantannie, a więc to jest niewielki promil. I na szczęście te dane, oprócz opracowanych dla premiera rekomendacji, które będą na budowach stosowane i już są stosowane, żeby przeciwdziałać COVID-owi, te dane były najbardziej przekonujące do tego, że premier w rozmowie z wykonawcami, z ministrem infrastruktury powiedział jedno: podobnie jak wiosną, nie będziemy zamykać budów. Tak samo jak wiosną, tak samo i teraz mówię: na szczęście nie ma problemu z pieniędzmi. Pieniądze były, są, ale pieniądze państwowe. Wiemy, że jest problem cięć w samorządach, gdzie tych środków jest mniej, jest problem cięć w inwestycjach prywatnych, więc ten pieniądz publiczny jest najbardziej w tej chwili cenny. Na przyszły rok chociażby Generalna Dyrekcja zapowiada przetargi na około 700 km dróg. 27 miliardów, tyle będzie w ustawie budżetowej i Funduszu Dróg Samorządowych. 21 miliardów złotych budżet, ponad 6 miliardów Fundusz Dróg Samorządowych, a więc pieniądze są, robota będzie. Wszyscy teraz musimy się pilnować, tak jak wiosną, żeby nie doszło do jakichś ognisk na placach budów, chociaż one się rzeczywiście pojawiają głównie w tunelu Południowej Obwodnicy, tunelu na Zakopiance, też w tunelach metra. No zapewne to jest ta specyfika wynikająca z tego, że nie mamy tam otwartej powierzchni, nieco inna jest cyrkulacja powietrza, ale wszyscy się pilnują i choć trzeba się liczyć oczywiście z opóźnieniami, no to podsumować to można w jeden sposób. To jest absolutnie przyczyna obiektywna, byle nie było gorzej i byle budowy mogły iść nawet lekkim opóźnieniem, ale żeby mogły iść.